Rząd pod sąd. Witam serdecznie wszystkich Państwa w cyklu felietony z drugiej strony. Rząd pod sąd. Rząd polski złamał polską konstytucję. Taki wyrok wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu 27 października 2020 roku. Rozpatrując sprawę fryzjera, który uruchomił swój salon w czasie lockdownu, sąd uznał, że, cytuję, rozporządzenie Rady Ministrów zakazujące wówczas prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. salonom fryzjerskim i kosmetycznym, jest niezgodne z konstytucją. Koniec cytatu. Nadto sąd stwierdził, rozporządzenie, Rozporządzenie Rady Ministrów wprost narusza artykuł 92 ust. 1 Konstytucji RP, nie spełniając też konstytucyjnych warunków wymaganych dla relacji zachodzących pomiędzy ustawą a rozporządzeniem. Cytuję za Mike Company Polska i Business Insider. Najkrócej rzecz ujmując, rząd nie może ograniczać wolności gospodarczej i osobistej obywateli, nie wprowadzając jednego ze stanów nadzwyczajnych, przewidzianych w Konstytucji artykuły 228 do 233. Nadal jednak to czyni, czyli łamie konstytucję. Wspomniany wyrok jeszcze się nie uprawomocnił, a już kolejny sąd orzekł, że rządowe zakazy epidemiczne są sprzeczne z konstytucją. Jak czytamy na portalu Business Insider i Rzeczpospolita, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 26 listopada 2020 roku orzekł, że rozporządzenie o nakazie zasłaniania nosa i ust jest wydane w sposób sprzeczny z Konstytucją. Koniec cytatu. To oznacza, że wprowadzone zakazy działalności gospodarczej oraz nakazy zmuszające obywateli do owijania twarzy są niezgodne z Konstytucją. Niebawem okazać się może, że wprowadzenie do Polski szczepionek przeciwko COVID-19 również było niezgodne z konstytucją. Problem ten sygnalizowałem w poprzednim felietonie zatytułowanym Europejskie Szczury Doświadczalne. W międzyczasie rząd wprowadził na początku stycznia drugą szczepionkę przeciwko COVID-19 firmy Moderna. Szczepionka ta, podobnie jak poprzednia firmy Pfizer, została dopuszczona do obrotu w trybie warunkowego pozwolenia. Artykuł 1 decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 6 stycznia 2021 roku. W artykule 4 tejże decyzji czytamy: Okres ważności pozwolenia wynosi jeden rok od daty notyfikacji tejże decyzji. Komisja Europejska podparła się m.in. swoim wcześniejszym rozporządzeniem nr 507, łamane na 2006 w sprawie warunkowego dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Mowa jest tam w punkcie czwartym o Warunkowym pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego z niekompletnymi danymi przedklinicznymi lub farmaceutycznymi, ale z wyraźnym zaznaczeniem, że powinny być one przyjmowane wyłącznie wtedy, gdy produkt ma być wykorzystywany w stanach nadzwyczajnych w reagowaniu na zagrożenie zdrowia publicznego. Koniec cytatu. Dotyczy to więc stanów nadzwyczajnych. W Polsce nie wprowadzono dotychczas stanu nadzwyczajnego, choć jak wiemy przewiduje to polska konstytucja, rozdział 11 zatytułowany „Stany nadzwyczajne”, a wprowadzono produkt leczniczy przewidziany dla takich nadzwyczajnych stanów. Ciekawe, ilu ludzi zostanie zaszczepionych, zanim zapadnie pierwszy wyrok sądu w Polsce, stwierdzający, że i w tym przypadku polski rząd złamał polską konstytucję, to znaczy podjął ryzykowne działania bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. O ryzyku, czyli Niepewności używania nowej szczepionki COVID-19 wakcin moderna, podobnie jak w przypadku szczepionki Pfizera, dowiadujemy się z charakterystyki tego produktu leczniczego oraz ulotki dla pacjenta zamieszczonej na stronie Komisji Europejskiej. W punkcie 4.4 charakterystyki, specjalne ostrzeżenia i środki stosowania czytamy. Okres utrzymywania się ochrony zapewnianej przez szczepionkę jest nieznany, ponieważ jest to nadal ustalane w badaniach klinicznych będących w toku. Koniec cytatu. W akapicie Osoby o obniżonej odporności czytamy nie oceniono skuteczności bezpieczeństwa stosowania ani immunogenności szczepionki u osób o obniżonej odporności. W punkcie 4.5 interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji napisano. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji, nie przeprowadzono badań dotyczących jednoczesnego podawania COVID-19 wakcji Moderna z innymi szczepionkami. Punkt 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację jest niemal tak samo sformułowany, jak w charakterystyce szczepionki Pfizera. Zapisano tam, ciąża, istnieją tylko ograniczone doświadczenia dotyczące stosowania COVID-19 wakcyn Moderna u kobiet w ciąży. Karmienie piersią. Nie wiadomo, czy COVID-19 wakcyn Moderna przenika do mleka ludzkiego. Chłodność. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego toksycznego wpływu na reprodukcję. Koniec cytatu. W punkcie 5.3 przedkliniczne dane o bezpieczeństwie, między innymi zamieszczono informację. Nie przeprowadzono badań rakotwórczości. Za to w punkcie 4.8 działania niepożądane zamieszczono tabelę, w której sklasyfikowano rodzaj i nasilenie konkretnych działań niepożądanych występujących w wyniku zaszczepienia. Widzimy tam zaburzenia krwi i układu chłonnego. Częstość? Bardzo często. Działania niepożądane? Limfadenopatia, czyli jak sprawdziłem, powiększone węzły chłonne. Następnie zaburzenia układu immunologicznego. Częstość nieznana. Działania niepożądane. Anafilakcja. Nadwrażliwość. Zaburzenia układu nerwowego. Bardzo często. Ból głowy. Rzadko. Ostre obwodowe porażenie nerwu twarzowego. I dalej inne. Zaburzenie żołądka i jelit. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, etc., etc. Ani chybi musiał przeczytać to minister zdrowia Adam Niedzielski, gdyż niedawno ogłosił on powstanie funduszu kompensacyjnego, z którego wypłacane będą odszkodowania osobom zaszczepionym przeciwko COVID-19, u których wystąpiły działania niepożądane. Tylko dlaczego pieniądze odszkodowawcze mają pochodzić z naszych podatków? A nie funduszy koncernów farmaceutycznych, albo prywatnych ministra niedzielskiego, który zapewnia, że szczepionka jest bezpieczna. Więcej wydaje on i cały rząd nasze pieniądze na reklamę szczepionki w ramach akcji szumnie nazywanej Narodowy Program Szczepień. Czy nie należałoby akcji tej nazwać eksperymentalny program szczepień? Przed podjęciem decyzji o szczepieniu zachęcam wszystkich do zapoznania się z oficjalną treścią całej charakterystyki oraz ulotki tej i poprzedniej szczepionki. Obie wprowadzone zostały w trybie pozwolenia warunkowego, przewidzianego raz jeszcze podkreślę, dla stanów nadzwyczajnych, a w Polsce żadnego nadzwyczajnego stanu nie wprowadzono. Zachodzi pytanie, kto powinien reagować, gdy w Polsce łamana jest konstytucja? Trybunał Konstytucyjny, a może prezydent, który Czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, jak zapisano w artykule 126 ust. 2. Ale czegoż tu oczekiwać, kiedy prezydent sam wybrany został niezgodnie z Konstytucją, konkretnie z jej artykułem 128 ust. 2 i jego wybór de jure jest nieważny. Pozostaje więc sąd. I to, jak widać, nie tylko ostateczny. Tak więc powtórzmy jeszcze raz. Rząd pod sąd. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.